Siemanko kochani, zaczynamy vlogmas. Mam nadzieję, że się stęskniliście, bo ja się bardzo stęskniłam za wami. Także od dzisiaj postaram się jak najwięcej vlogmasów wam rzucać. Nie obiecuję, że one będą daily, ale postaramy się, żeby tak się stało. Nie mogę się doczekać po prostu. To jest mój ulubiony czas, jeśli chodzi o vlogowanie w ciągu roku. Naprawdę kocham, chociaż nie. Ulubiony zaraz po tym, jak gdzieś wyjeżdżamy za granicę, bo ja bardzo lubię wyjeżdżać za granicę, ale nie mogę się doczekać, jak będziemy ozdobić choinkę i tak dalej. Ale dzisiaj nie o tym, ponieważ jak co roku muszę mieć jakiś kalendarz adwentowy, a aktualnie nie mam. Nie, mam jeden, który dostałam od Wojtka. Wojtek był z chłopakami w Holandii i właśnie przywiózł mi kalendarz adwentowy z czekoladkami, więc jeden kalendarz już mam, ale bardzo chciałam jakiś taki z kosmetykami albo z czymś takim mega fajnym. Rok temu bardzo dużo pokupiłam tych kalendarzy, ale jednak nie wszystkie kosmetyki zużyłam, więc nie chcę też przesadzać. Także postanowiłam, że pojadę do Sephory i wybiorę ten podstawowy kalendarz adwentowy z Sephory. Myślę, że to będzie najlepsza opcja dla mnie, ponieważ najwyżej te kosmetyki rozdam. Jak coś mi się nie spodoba, to oddam rodzinie, koleżankom i tak dalej. Chociaż wydaje mi się, z tego co troszeczkę podejrzałam, że naprawdę ten kalendarz będzie bardzo fajny. Słyszałam o nim bardzo dobre opinie. Jeżeli macie jakieś fajne kalendarze adwentowe do polecenia, to możecie mi tutaj napisać. Ja może jeszcze jakiś dokupię, bo to może nie być mój ostatni kalendarz. Podjechałam właśnie pod galerię, w której mam kupić kalendarz adwentowy. I słuchajcie, z tym kalendarzem były trochę jaja, bo ja go zamówiłam 2 dni temu chyba do Arkadii, bo dało się tylko z odbiorem jakby osobistym zamówić, także ja zamówiłam sobie do Arkadii, bo tam mam najbliżej. I nagle po kilku godzinach przyszło mi powiadomienie, że jakby kalendarz jest niedostępny i że moje zamówienie jest anulowane. I było mi przykro, więc zaczęłam szukać, w której galerii te kalendarze są nadal dostępne. No i okazało się, że właśnie w tej, pod którą teraz jestem, to jest bardzo blisko Arkadii. Galeria nazywa się Cliff i ja tu nigdy nie byłam, czekajcie. No, nigdy w życiu tu nie byłam, mimo że pierwsze mieszkanie, w którym mieszkałam w Warszawie, było chyba 2 ulice dalej, ale nigdy w życiu w tej galerii nie byłam. Tak wygląda wejście. Tu jest ogólnie tyle miejsc parkingowych wolnych, że ja zaparkowałam w sekundę. Dosłownie nawet nie szukałam. Zobaczcie obok mnie, ile jest miejsc wolnych, a ja jestem praktycznie przy samym wejściu, więc jestem bardzo w szoku, bo w Warszawie ja zawsze szukam miejsca bardzo długo, tak żeby sobie bezpiecznie zaparkować, bo wiecie, ja jeszcze się uczę parkować, chociaż właśnie nam styknął roczek z moim autkiem. Już rok jeżdżę właśnie nim, jestem bardzo zadowolona, ale to wam opowiem kiedy indziej. No i tak jak mówię, że jestem w szoku, że właśnie tak łatwo dało się tu zaparkować i może nie ma tu aż tyle sklepów, albo że nie wiem, może ludzie nie lubią tej galerii. Zaraz się dowiemy, o co tam chodzi i czemu tu nie ma tyle ludzi. I słuchajcie, przypadkowo na aplikacji zaznaczyłam, żeby panie mi to zapakowały na prezent. Także to jest prezent ode mnie dla mnie. Już odkryłam, czemu ta galeria jest taka pusta, bo ona ogólnie była serio pusta. Tam było tak mało osób. Był ochroniarz i pojedyncze osoby, które chodziły. W sklepach były pustki. Tu jest po prostu dużo takich sklepów, które w normalnej galerii są takie droższe. Na przykład Guess, Pinko i tak dalej, więc tutaj jest po prostu wszystko w jednym miejscu i nie ma na przykład H&M-u, Zary i tak dalej, takich sklepów tutaj nie ma. Ale fajna galeria, pochodziłam sobie chwilę, pooglądałam, znalazłam taką piękną torebkę, po prostu zaraz wam pokażę, bo ją nagrałam. Ja mam obsesję po prostu na punkcie torebek i butów i to jest okropne, bo ja na przykład nie obchodzą mnie ciuchy, ja ciuchy mogę nosić lumpa, ale jak ja widzę jakąś ładną, porządną torebkę albo właśnie jakieś fajne buty, przepadam, przepadam. Zobaczcie, te torebki się tak błyszczały. Nie no, przepiękne, naprawdę przepiękne. Zobaczcie to. Ta czarna mi się najbardziej spodobała, wkleję wam gdzieś tutaj zdjęcie, ale naprawdę przepiękne i była ona w Guessie. Muszę sprawdzić na stronie internetowej, ile ona kosztuje, bo tutaj nie było w ogóle metek żadnych. Nie wiem czemu, no ale nie dało się sprawdzić ceny. Pooglądałam sobie, ale póki co nic nie kupiłam. Siemanko, witam was w kolejnym dniu. Słuchajcie, dzisiaj jesteśmy na agroturystyce, jakieś 40 minut od Warszawy.
Bardzo się cieszę, bo zaraz sobie pochodzimy, zobaczymy, co tu jest fajnego, ale widziałam właśnie na Reelsie u Darka, że bardzo fajne rzeczy tu są. Jest dzisiaj ogólnie sesja świąteczna Voyant Shopu, więc ja sobie oglądam tylko z boku, ale przyjechaliśmy właśnie w takie przepiękne miejsce, jest tu tak zielono, no przepięknie, więc naprawdę fajnie. Zaraz wam pokażę, jak tam jest wszystko urządzone. Jesteśmy właśnie w takim domu świętego Mikołaja, albo w takim świątecznym domu, sama nie wiem, jak to nazwać. I słuchajcie, wszystko jest tak pięknie, przepięknie, świątecznie urządzone. Ja bym mogła takie ozdoby mieć w domu, naprawdę jest przepięknie. Także zaraz tam spróbuję się dostać do nich i trochę wam ponagrywać przebitek i pokazać, jak wygląda właśnie sesja Wojtka. Bo chyba Wojtek za bardzo tego nigdy nie pokazuje, a ja wam pokażę, kochani. Ogólnie się malowałam dopiero tutaj, na miejscu, zaraz wam pokażę też gdzie. No, więc idziemy tam trochę popodglądać. Tutaj jest pierwsza lokalizacja i żeby dostać się do nich na sesję, trzeba przejść przez takie malutkie drzwi. O, to możemy podejrzeć Wojtka, jak idzie z prezentami. Święty Mikołaj. Making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday, it's a chance to start over new. 'Cause I missed you so, I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Napiszę wam, jak to się nazywa ogólnie, bo to jest bardzo fajna atrakcja, jeżeli chcecie pojechać gdzieś z rodzinką na weekend albo po prostu spędzić sobie miło czas. Słuchajcie, tu jest nawet takie auto i tu ma piec do pizzy, przed chwilą właśnie pan nam robił pizzę. I jeszcze jej nie jadłam, ale wygląda naprawdę fajnie. Tu jest pracownia elfów, więc słuchajcie, wszystko jest bardzo fajnie zagospodarowane. Tu nawet jest takie miejsce, w którym jest gorąca czekolada. Tu można sobie usiąść i normalnie właśnie chillować z pizzą i z gorącą czekoladą. Tu nawet nie wiem, co jest, słuchajcie, nie wiem. No taka ozdoba. Są picyki. Ja się cały czas grzeję, bo ja jestem z marzduchem ogólnie. Dlatego chodzę w kapturze i cały czas się ogrzewam, gdzie tylko się da przy ogniu. Tak wygląda ta pizza, o której wam mówiłam z pieca. Tu już ktoś jadł, ale wygląda naprawdę smacznie. Wydaje mi się, że będzie bardzo dobra. A tu wszędzie ciuchy Wojtka, Voyant Team. Są jakieś opakowania, kartony. Pokażę wam, jaki patent Darek wymyślił. Tam jest kubek, który zmienia się właśnie na całe Wojanowice. A nie mamy gorącej wody. Oszustwo, no. Lecimy. Który pokaże swój wzór w momencie, w którym wlejecie do niego coś ciepłego. Na przykład gorące kakao, albo gorącą herbatę. Albo wystarczy położyć przy grzejniku. Albo wystarczy wlać do tego grzańca. No. Mikrofon. Co? Koniec sesji. Zadowolony? Zadowolony, będą fajne zdjęcia. Tak, Adaro zadowolony? Jasne, super, naprawdę było mega fajnie, ale lodowato. I przy okazji zrobiliśmy zdjęcia Kati. Tak! Zostaw. Dobra. A!
pokażę wam, jakie przepiękne kubki dorwałam w Tigerze. Już wam pokazywałam je na Instagramie, ale tu też wam pokażę, bo pewnie cały vlogmas będziecie je widzieli i po prostu chcę, żebyście wiedzieli, skąd one są. Ja je kupiłam w Tigerze. Ten kubek mi się tak bardzo podoba, jest przepiękny. Wyobrażam sobie, że będę piła tak herbatkę. Mega ładny. I akurat jak ja go kupowałam, były dwa ostatnie, więc wzięłam tylko jeden, a drugi wzięłam taki. Czy on nie jest przeuroczy? Jest przepiękny. Na jakąś herbatkę, kawkę, kakaoko. O! Jest naprawdę przesłodki, także ten też jest z Tigera. Sama nie wiem, który mi się bardziej podoba, bo oba są naprawdę przesłodkie. Otwórzmy sobie wspólnie ten kalendarz adwentowy, nie mogę się doczekać. Tak wygląda. Także szukamy pierwszego okienka. I od razu widać pierwsze okienko, więc zabieramy je. W pierwszym okienku jest paletka, taka mini paletka od Nataszy Denony. I ja w zeszłym roku albo dwa lata temu, jak miałam właśnie też kalendarz adwentowy z Sephory, dostałam tą paletkę, tylko w innych odcieniach i ona jest tak przecudowna. Naprawdę, ja wam pokażę kiedyś tą paletkę. Ona po prostu miała bardziej brązowe cienie. Nie ma kolorki ta paleta. Niestety nie są to moje odcienie, więc pierwsza rzecz, pewnie pójdę dla kogoś na prezent. Muszę znaleźć jakąś osobę, która lubi właśnie takie kolory. Mam jeszcze kalendarz adwentowy od Wojtka z czekoladkami. Więc zobaczmy, jak on w ogóle wygląda w środku. No piękny jest w środku. Szukamy jedyneczki. O, jedynka jest tutaj. Okej, i mamy taką czekoladkę. Także mam nadzieję, że dzisiejszy vlogmas wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, czy czekaliście na vlogmasy. Ja czekałam. Bardzo się cieszę, że już one są. I do zobaczenia w następnym filmie. Buziaki dla was, pa, pa.